Spotykamy się po dość długiej przerwie wakacyjnej. Ci z nas, którzy wyjechali z Polski na czas kilku tygodni po wyborach i wrócili pod koniec lipca czy na początku sierpnia, rzeczywiście jasno widzieli smutną kondycję, w jakiej znalazł się nasz naród i nasze państwo. Smutną pod każdym względem. O smutku wypływającym z upadku politycznego i gospodarczego naszego państwa i narodu napisano już przez ten czas bardzo wiele. Ale najsmutniejsze są szkody duchowe, jakie zobaczyliśmy w naszym narodzie. Te szkody nie nastąpiły teraz, te szkody się teraz objawiły w czasie manifestacji za i przeciw pod krzyżem, w czasie znowu medialnej propagandy. Zobaczyliśmy to wszystko, co kiedyś widzieliśmy w jakichś drobnych epizodach czy niewyraźnie za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego, a teraz zobaczyliśmy w całej rozciągłości. Stan duchowy naszego narodu jest fatalny. Nie dość, że nie ma rozeznania politycznego, narodowego, nie ma najmniejszego poczucia wspólnoty, chyba że za wspólnotę uznamy chamstwo, jakieś takie hedonizm, kpienie ze wszystkiego, co dobre, co święte dla innych ludzi. No, ale taka wspólnota to może satysfakcjonować kogoś, powiedzmy, z marginesu, kogoś w więzieniu, a dla normalnych ludzi to, co widzimy, to szczególnie to, co zobaczyliśmy na tej manifestacji przeciwników krzyża, czy też to, co widać było, jak każdego wieczoru czy każdej nocy wyprawiali przeróżni ludzie pod krzyżem, zyskując do tego jeszcze aprobatę i zachętę mediów i tak zwanych autorytetów salonu, którzy właśnie doprowadzili Polskę do takiego stanu, każdemu prawemu człowiekowi rzeczywiście robi się strasznie smutno i ciężko na sercu. Takie też myśli ja miałem po powrocie z zagranicy. Pocieszeniem stało się dla mnie to, że oprócz ojczyzny ziemskiej mam też ojczyznę w niebie. Gdyby nie to, to rzeczywiście pogrążyłbym się na długo w jakimś smutku czy depresji, ale fakt, że Jezus zbawił mnie, że tu na ziemi to jest jakiś krótki czas pielgrzymki, którą muszę przejść. Każdy zresztą musi ten czas swojego życia jakoś przejść, a ja chcę go przejść w wierności Jezusowi. To dało mi jakąś taką inną perspektywę na rzeczywistość, w jakiej się znaleźliśmy. To daje dalej sens życia, służby, ponieważ teraz dla narodu będzie kluczowe przetrwanie jego najwartościowszego elementu. Przechowanie jak gdyby dla przyszłości w tym narodzie, gdy jeszcze jakaś szansa na wolność się pojawi, tego co cenne i prawe. Ludzi szlachetnych i wykształcenie kolejnego pokolenia ludzi szlachetnych. A w jaki sposób najprościej kształtuje się prawe charaktery i szlachetne postawy? To jest dla wierzących oczywiste. Przez prowadzenie ludzi do żywej wiary w Jezusa. Przez prowadzenie ich później we wzroście, w poznawaniu Słowa Bożego, w nauce kroczenia blisko Boga, słuchaniu Ducha Świętego i prowadzenia życia godnego Ewangelii Chrystusowej. To jest najbardziej prosty i oczywisty sposób budowania w narodzie szlachetnej grupy prawych ludzi. Dlatego ten cel ciągle przed nami istnieje. Tutaj ani wybory, ani obecna, powiedzmy, delikatna okupacja państwa przez system monopartii związanej prawdopodobnie z jakimiś ośrodkami władzy poza Polską nie stawia nam na razie przynajmniej jakichś wielkich barier w realizacji tego celu. Prawi ludzie powinni się skupić więc na nim. Ja stąd właśnie doznaję pociechy, że ten cel ciągle jeszcze jest możliwy do realizacji. Ciągle jeszcze w wierności Chrystusowi mamy okazję głosić Ewangelię i budować innych w wierze. Nasze audycje będą temu służyły. Dlatego liczę na Państwa odzew, na uczestnictwo, na powiadamianie znajomych o tym, że coś takiego jeszcze się w Polsce dzieje, że taki głos można także w internecie usłyszeć. Dlatego zachęcam do pomocy nam w rozpropagowaniu tego, co robimy i do zobaczenia jutro.